Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku, tak jak większość osób mnie prosiła, wszyscy pisali w komentarzach: Mandy, nagraj, jak kupujesz nowe auto, przetestuj je. I tak, właśnie to jest ten moment, kiedy idziemy po nowe autko, idziemy je przetestować, zobaczyć. Niektórzy nazywają to najszybszym autem na jailbreaku. Ale jeżeli wy chcecie zobaczyć, czy to jest na pewno najszybsze auto na jailbreaku i mam je kupić, to w tym momencie zostawiacie teraz wszyscy łapeczkę w górę. Wszyscy po prostu zostawiacie łapeczkę w górę. Zostawiacie także subskrypcję. I ja idę to kupić, ok? Dodaję wam teraz 3 sekundy. Zostawiacie subskrypcję z lajkaczem i ja wtedy kupuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzicie, dałem wam 5 sekund, więc na pewno moglibyście to zrobić teraz 5 sekund. A ja już lecę kupić na nowej zimowej mapie nowe autko, niby najszybsze w jailbreaku, kosztuje 600 tysięcy, sprawdzimy sobie to, przetestujemy. Jeżeli chcecie, żebym zrobił wyścig i sprawdził wyścigu, jak to będzie wyglądało, to piszcie. Zrobimy sobie także test wyścigowy z jakąś osobą. Na początku pójdziemy sobie to autko, nie będziemy kupować je tu, bo tu nie ma sensu i mamy torpedo. Przetestujemy sobie to na jakiejś prostej trasie, z prostą linią. Czy autko się zgadza? Gdzie całe autko jest? Całe autko... W ogóle zbierałem sobie kasę, mam już 600 tysięcy. Dlatego nie nagrałem odcinka z tego autka, bo nie miałem po prostu pieniędzy. Więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć mnie w kolejnych update'ach, to bardzo bym prosił o na przykład wysłanie skrzyneczki. Nie jest to obowiązkowe, ale jeżeli ktoś chciałby mi wspomóc, bo wiem, że lubicie, jak nagrywam jailbreaka, bo mi każdy o to prosił, już powiedzcie, że macie dość Pet Simulatora. Chociaż Pet Simulator będzie się jeszcze pojawiał, bo mi się bardzo spodobał. I widzę też aktywność na kanale, że jest większa. To także nie chciałbym zapomnieć o jailbreaku, który, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć więcej odcinków, no to skrzyneczki na nick Mandire. Jak kupować? Bierzecie save'a, giftujecie, bierzecie Mandire. Kiedy wam, chyba, ale z małej Mandire. Komu? O Mandire. I musi wam wyskoczyć taki ktoś z Adidasa. Jeżeli wam wyskoczy taki ktoś, możecie wtedy dopiero giftować. Okej, okay, więc cały samochód, gdzie on w ogóle jest? Gdzie jest cały samochód? W ogóle zanim sobie zajdziemy samochód, to ja zobaczę, z jaką szybkością porusza się ten. I przetestujemy sobie to. Mamy tu czas u góry i sobie na tym czasie przejedziemy, no, do wyskoczni. Jak tylko się zmieni czas, zobaczymy, czy ok, lecimy. Ile czasu mi zajmie? Mamy 1.30. Albo dokąd dojedziemy na zmianie czasu? Ok, dobra. Zmiana czasu 1.45 nastąpiła dokładnie koło tego drzewka. Koło tego drzewka mieliśmy minutę 45. Znaczy, no tutaj 45. Okej, okay, zaraz sobie weźmiemy to autko. Tylko gdzie to autko było? Nie pamiętam. No chyba po drugiej stronie, czy po tej? Nie pamiętam, gdzie to autko było. Tutaj, czy tu chyba? Tu, mi się zdaje, że one tu było, czy nie? Tu i tu w prawo. Tu. Czy one było tutaj? Bo one 600 tysięcy to też jest Tesla. Aj, nie, tu jest chyba tylko Tesla zwyczajna. Aha, dobra, bo to autko też jest elektryczne, tego co wiem, Padimo. Dobra, lecimy sobie po to autko. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak ono się nazywa. One jest, dobra, to one jest po tej drugiej stacji elektrycznej, dobra. Czyli tam dobrze jechałem, no nie, no dobrze jechałem. Okej, okay, czyli w tą stronę. Tu i tu, dobra, no prawie tu byłem blisko tego. Okej. Okay. O, jest, mamy. Wow, zobaczcie, jak one wygląda. Nie wygląda jakoś tak, ale też jest elektryczne. Jest takie bardziej upływowe. Nazywa się Roadster. Kupujemy. Okej, okay, niby jest to najszybsze autko teraz w gierce. Zobaczymy. W ogóle ja to ulepszałem, czy nie ulepszałem tego? A, tak, ulepszałem to autko. Tylko... Wow, ej, to może być najszybsze autko. Zaraz sobie sprawdzimy. Sprawdzimy, czy jest szybsze. Ale za chwilę, na początku, się przejadę testowo po pustyni. Niby nazywają mnie już najszybszym autkiem w grze. Ale co by to był, nie... To nie Mandy by był, ja by tego nie przetestował. A ja mówię, wiecie, muszę wszystko przetestować, nawet... Wow, zobaczymy, czy one w ogóle lata, jak tamte. Co by... To nie byłby Mandy, gdyby tego nie przetestował. Ja muszę wszystko przetestować. Dobra. Ale się rozpędza też mega szybko. Powiem wam, że to jednak może być też mega szybkie autko. Na pewno zrobimy sobie tu wyścigi. Więc jeżeli chcecie wyścigi, pamiętajcie o lajkaczach i subskrypcji. To jest bardzo ważne. O nie, 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 nie. Dobra.
i zrobimy sobie wyścig standardową trasą, standardowe jakiegoś youtubera wezmę z jakiejś mini, wszystkimi innymi pojazdami i sprawdzimy sobie, czy ten pojazd na przykład inny by był szybszy od tego. Ej, ale powiem wam, że no... Wydaje mi się, że ten pojazd może zaliczać się do jednej z najszybciej, ale też na pewno jeden z najszybciej rozpędzających się aut. Jest to auto elektryczne, jak wiecie, auto elektryczne strasznie szybko się rozpędzają. Nie wiem, czy to czasami nie jest Tesla Roadster, ale też nie będę nic mówił za dużo. Ale powiem wam, że jest... O nie! Tu jest... mały problem. Musiałem to zobaczyć, bo w czasie wyścigu to będzie strasznie przeszkadzało. Tak, w czasie wyścigu trzeba będzie no użyć tu nitra. Więc mam nadzieję, że przeciwnik się nie obrazi, gdy użyje w tym miejscu nitra. Ale tak, to cała trasa, zobaczcie, wyścigowa będzie tutaj jeżdżona. Wow, to jest mega szybkie autko. Zaraz sobie sprawdzimy, czy ono jest szybsze. Tak, takim lekkim porównaniem, ale porównanie dokładne będzie na następnym odcineczku już. Oj. Na następnym odcineczku będzie porównanie już wyścigowe z innym youtuberem, który także tutaj będzie się ze mną ścigał. Z Bugatti, czyli standardowo jak zawsze chcecie. Zwykłą Teslą elektryczną i także najszybszym autem obecnie. Okej, okay. A jeszcze ten, dobra. Więc lecimy zobaczyć, czy to się wszystko tu zrobi. To było chyba tu, tak. I sprawdzimy na jednym czasie, jak daleko dolecę. Dobra. Okej, okay, dobra, jesteśmy. I mamy 7.45, lecimy. 7.45. Okej, okay, jestem już gotowy. Lecimy, dobra. Ciekawe, czy dolecę tam dalej, czy nie. 7.45. Wow, do tego drzewa? O, nie gadajcie, że do tego drzewa doleciałem tym. Jeszcze tu się walnąłem, ale... O nie, to tak nie może... Ja to muszę sprawdzić jeszcze raz tym drugim autem. Czy to serio aż takiego speeda daje? Czy ja po prostu wtedy popsułem wszystko? Muszę to sprawdzić jeszcze raz na torpedo. Torpedo, bierzem cię i sprawdzamy cię. Torpedo, bo na razie przegrywasz. 8.45. Dobra, lecimy. Próbowałem, to wyścig będzie na pewno, ale ja nie dowierzam po prostu, że tamto auto aż tak szybkie jest. No. Tam miałem dopiero zmianę czasu przy tym drzewie, a tu miałem już gdzieś przy tym drzewie. Czyli tam po prostu zlamiłem, czyli... No po prostu coś niemożliwego, ja się nie mogę doczekać po prostu. Dobra, ja sobie to autko biorę. Okej, okay, ja sobie to autko biorę i ja sobie tym autkiem będę jeździł nowe, prawdopodobnie najszybsze, bo jeszcze będzie jeden odcinek, w którym sprawdzamy na pewno tego szybkość tego autka. To będzie po prostu niesamowite. 12 sekund i bierzemy sobie autko, nowe autko, które jest elektryczne i dodali z taką mocą, no po prostu nie wierzę. I jeszcze dodali ten rabunek, który też mi się bardzo podoba. Okej. Okay. Nowy rabunek, jeżeli ktoś nie wie, był w poprzednim odcinku, ale w tym odcinku sobie pojedziemy w tym czasie tego rabunku, żeby wam je pokazać dokładnie. Tym autkiem to ja mogę po prostu wszędzie dojeżdżać jeszcze szybciej. Dobra. Tu muszę się nauczyć, że one jest strasznie niskie. Więc o. Ale skręca dobrze, skręca w miarę dobrze, więc z kontrolą tutaj nie ma żadnego problemu. Okej, okay, i to tutaj jest. Tutaj jest nowy napadzik. Jeżeli będziecie policjantami, możecie zadzwonić na Cargo Plane'a i możecie... No, tylko policja. Najśmieszniejsze jest to, że policja może dzwonić po Cargo Plane'a, a terroryści go obrabowują, więc nie rozumiem tego, jak to działa. Czemu tak to jest? Możliwe, że jeżeli ten Cargo Plane odleci bez zrabowania żadnego tego, to dzieje się tak, że ten... Że policja dostaje, każdy policjant dostaje kasy. Jeszcze tego nie sprawdziłem, ale no kasy mam mało, więc no teraz zobaczymy. Dobra, w ogóle przejadę się jeszcze raz pod tym wszystkim, bo no to autko mnie zaskoczyło, że serio dodali nowe, najszybsze autko w gierce. Wow! I jeszcze najszybciej kręcące się autko w gierce. No, to tego się nie spodziewałem. Aha. To na koniec odcinka taki mały bonusik, za który na pewno musielibyście już zostawić lajkacza. To by było naprawdę fajne, dobra. Autko wyłez to. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć z tobą. Bo na wodzie dodali sople. Czyli jak jedziemy tym autkiem na sopla, to też będziemy mieli super wyrzut.
Lecimy na Sopla. Dobra. Na Sopla może będzie ciężko się wdrapać tym, ale dobra. Dobra. Lecimy. A w wodzie są wszystkie auta spowolnione, więc no tu jest problem. Dobra, i wlatujemy na to i co będzie? Wow! Nie ma jakiegoś super tutaj wyniku z tego, ale... Chociaż auto dziwnie, śmiesznie podskoczyło. O nie, to nie. Tu! Tu jest, dobra, tak. I jazda... O nie. A tu jak wjadę? O ta! To był skok, no dobra, to jest... Dobra, dobra, dobra. I tu... Musiałem znaleźć taki płaski, że nie jest ten, że mógłbym się... No nie. Może który z tamtych? O, ten na przykład. No nie. Musiałem może bardziej z tej strony walnąć tu. O, to! To będzie to. Dobra, robimy to. Dobra. O, i to jest git. Przed mostem, normalnie, wyskocznia z lodu. No dobra, drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Udało nam się, a może ja stąd wyjadę. Dobra. Dobra, drodzy widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Udało nam się dowiedzieć, że prawdopodobnie mamy nowe, najszybsze autko w gierce. Roadster. Jeżeli chcecie, żebym to sprawdził dokładnie, pamiętajcie o lajkaczu, subiku, dzwoneczku. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka!